Mało zgranym. Często dochodziło między nami do sprzeczek. Nie potrafiliśmy dogadać się w niektórych sprawach. Byliśmy podzieleni na osoby bardziej dominujące i bardziej skryte. Nie potrafiliśmy dobrze rozplanować zasobów i czasu. Dzięki programowi jesteśmy bardziej zgraną grupą. Potrafimy rozdzielać zadania i rozplanowywać czas. Nie ma osób dominujących i skrytych. Teraz działamy na jednej płaszczyźnie. Nauczyliśmy się działać pod presją czasu. Na początku projektu Modelni Leader nasza grupa była słabo zorganizowana, mało zgrana, byliśmy bardzo podzieleni. Wiele osób praktycznie w ogóle się nie wypowiadało na pewne kwestie, siedziało cicho. No, dużo się kłóciliśmy, nie zgadzaliśmy się w wielu kwestiach i no, mieliśmy słabo rozplanowaną pracę, przez co naprawdę długo nam schodziło na wykonanie danego zadania. Ale już pod koniec projektu Modeling Leader nasza praca wyglądała naprawdę składnie. Mieliśmy dobrze rozplanowany czas, mniej się kłóciliśmy, a jeśli występowały jakieś kłótnie, to szybko je rozwiązywaliśmy. No i wszystko szło szybciej. Naprawdę przyjemnie się współpracowało z tą grupą. I praca była zawsze owocna. Lean to dla mnie możliwość ciągłego doskonalenia. Dobra zabawa. Ciągły rozwój swoich możliwości. Jest to ciągła nauka pracy w zespole. Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Każda osoba w naszym zespole przeszła większą lub mniejszą przemianę. W moim przypadku nauczyłam się, jak zarządzać zespołem oraz jak lepiej organizować swój czas. Nauczyłem się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Rozwinąłem się pod względem współpracy z innymi. Nauczyłem się pracować w grupie. Dowiedziałem się, jak zoptymalizować czas produkcji. Myślę, że bardzo rozwinęłam się na tle organizowania sobie czasu pracy oraz pracy z ludźmi. Nauczyłam się efektywnie pracować w grupie. Nauczyłem się pracować pod presją czasu i dogadywać się z każdym w grupie. Nauczyłam się efektywnie pracować w grupie. Rozwinęłam swoje umiejętności pracy w grupie oraz organizowanie sobie czasu pracy. Rozwinęłam się pod względem pracy pod presją czasu. Nauczyłam się, jak odpowiednio pracować w zespole. Dzięki temu jestem człowiekiem, który łatwo się nie poddaje i wierzy, że wybrana droga jest właściwa. Nauczyłam się pracy pod presją czasu. Nauczyłem się, jak pracować pod presją czasu. Rozwinąłem się pod kątem pracy w grupie. Ja podczas projektu Model Leader nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy. Jakby porównać mnie sprzed kilku miesięcy, jak zaczynaliśmy ten projekt, no to jest niebo a ziemia. Nauczyłem się wielu technik i sposobów, o których wcześniej nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieją. No, naprawdę jestem osobą, której łatwiej jest teraz współpracować z innymi, pracować w grupie, a nawet przewodzić nią. No i przychodzi mi to łatwiej niż na początku. No myślę, że te wszystkie doświadczenia przydadzą mi się później, już w dorosłym życiu. I naprawdę cieszę się, że mogę wziąć udział w tym projekcie, bo naprawdę ilość wiedzy, jaką zdobyłem przez ten czas, jest no, zadowalająca, a nawet pokaźna. Grupy, które będą brały udział w następnej części młodego lidera powinni zwrócić uwagę na to, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkich członków zespołu, ponieważ jest ich aż 10. Jeżeli dobrze rozplanuje się pracę, to naprawdę wykonanie tych zadań nie będzie trudnością. No. I ważne, aby też każda osoba dawała z siebie 101%. Nie chodzi o to, aby tylko lider wykonywał większość pracy, ale żeby każda osoba się angażowała i robiła wszystko, co może. I wtedy wydaje mi się, że sukces w młodym liderze osiągną z łatwością. Pomimo upadków nie poddawajcie się. Podstawą dobrego zespołu jest komunikacja. Przede wszystkim postawcie na rozwój siebie i swojego zespołu. Wszelkie konflikty rozwiązujcie całą grupą.